Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze, wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. Aktywne sołectwa z powiatu węgrowskiego i mińskiego. W Zarębach Kościelnych bezpiecznie po nowej drodze. Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie ma szansę stać się samodzielną placówką. Są pieniądze na ogródki działkowe, OSP i czyste powietrze. Radni chcą upamiętnienia ofiar obozu zagłady w Pomiechówku. Polacy z Donbasu na Mazowszu. Mazowiecki instrument aktywizacji sołectw rozstrzygnięty. Kolejne gminy podpisują umowy na ważne dla nich inwestycje. Tylko do powiatu węgrowskiego i mińskiego trafiło ponad 800 tysięcy złotych. Mieszkańcy Wólki Czernińskiej w ubiegłym roku wymienili dach na świetlicy wiejskiej, zamontowali ogrodzenie i wybudowali solidną drewnianą altanę. Wszystko po to, by mogli się integrować, wspólnie spędzając czas. Brakowało miejsca dla dzieci, placu zabaw. Gdy usłyszeli o mazowieckim instrumencie aktywizacji sołectw, od razu postanowili ubiegać się o wsparcie. Udało się. Już niedługo najmłodsi mieszkańcy Wólki Czernińskiej zyskają miejsce zabaw i odpoczynku. Coraz częściej ze sobą tutaj przebywamy, coraz częściej jesteśmy razem jako mieszkańcy nie tylko naszej wioski, ale także okolicznych miejscowości. Mam nadzieję, że lepiej nam się spędza czas wspólnie i jakoś to wszystko wygląda tak mile i sympatycznie. Stawiamy absolutnie na dzieci, chcemy, żeby tutaj jak najczęściej się pojawiały w jak najwięcej ilości. Też w ostatnich latach rodzi się tych dzieci na wsi coraz więcej. Nie tylko będzie ten plac ogrodzony, także będzie bezpiecznie. One jednoczą, integrują naszą społeczność lokalną i zapewniają potrzeby poszczególnym społecznościom w naszej gminie. Także integrują przede wszystkim naszych mieszkańców. Plac zabaw w Wólce Czernińskiej to przykład jednej spośród blisko 50 inwestycji, które zostaną zrealizowane w powiecie mińskim. 477 tysięcy, czyli prawie 500 tysięcy złotych trafia do sołectw właśnie z tego terenu. Pamiętajmy o tym, że to są środki, które bardzo mocno aktywują społeczności lokalne, bo to właśnie mieszkańcy decydują, co będzie realizowane w ramach tych projektów. I te projekty są dla nas bardzo cenne. W tamtym roku zrobiliśmy pilotaż. Można było złożyć, gmina mogła złożyć tylko dwa wnioski. Okazało się, że to jest strzał w dziesiątkę i wszyscy chcieli przygotowywać takie projekty. Znacznie inny pomysł na wykorzystanie wsparcia z mazowieckiego instrumentu aktywizacji sołectw ma gmina Łochów w powiecie węgrowskim. Członkinie zespołu Gwizdalanki wymarzyły sobie stroje ludowe. Bardzo ważny projekt na zakup strojów dla zespołu ludowego Gwizdalanki, który śpiewa już od kilkunastu lat, reprezentuje gminę Łochów, powiat węgrowski i Mazowsze, dlatego że panie były już na koncertach nawet w Niemczech w ubiegłym roku. Zespół, warsztat swój podnosi z roku na rok. Przypomina młodemu pokoleniu tą tradycję, która jest zawarta w pieśniach ludowych, żeby młode pokolenie też mogło o tym usłyszeć. I też jakby przekazać trzeba by było to młodemu pokoleniu, więc warsztat już jest bardzo dobry, brakowało nam strojów i propozycja Urzędu Marszałkowskiego wyszła naprzeciw naszym oczekiwaniom i bardzo się cieszę, że dzisiaj podpiszemy umowę i już niedługo zamówimy stroje, już wiemy nawet jak będą wyglądały. Te stroje będą regionalne z naszego terenu, takie podlaskie, w pasy, bo mamy takie stroje, które sami kupiłyśmy, w kwiatki, spódnica, chustki. Naszym marzeniem było, żeby skoro śpiewamy piosenki ludowe i śpiewamy piosenki z naszego regionu, chodzimy do starszych osób, które nam dyktują te piosenki, to chciałyśmy również, żeby te stroje były takie barwne i kolorowe, no i myślę, że to zachęci bardziej te moje koleżanki. No, cieszę się, bardzo się cieszę. Poza gminą Łochów wsparcie otrzymało także 7 innych gmin z powiatu węgrowskiego. 35 takich umów na kwotę 336 tysięcy. Cieszymy się z tego programu, bo mamy świadomość, że jest to program unikatowy. Aktywizujemy lokalne społeczności, ale nie tylko w sercu gminy, bo sołectwa, tym razem po 5 z każdej gminy, może uzyskać wsparcie na lokalne inicjatywy. To są niesamowicie ważne przedsięwzięcia. Budowa jakichś tam świetlic, dróg, lokalne wyposażenie w sprzęt chociażby sportowy, takie miejsca, które służą społeczności. I myślę, że tym programem bardzo aktywizujemy wspólnotę gmin, ale taką wspólnotę, która wokół ważnych zadań się gromadza. Na modernizację i budowę boisk, place zamówienia,
zabaw, parki czy świetlice wiejskie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Samorząd województwa w 2019 roku przeznaczy ponad 11 milionów złotych. Współpraca się opłaca. O tym doskonale wiedzą mieszkańcy gminy Zaręby Kościelne, którzy mogą już bezpiecznie podróżować nową drogą powiatową. Jej przebudowa kosztowała prawie 4,5 miliona złotych. Wąska, pełna dziur i niebezpieczna. Taka jeszcze niedawno była droga powiatowa numer 2614W, prowadząca z miejscowości Zaręby Kościelne do miejscowości Kępiste Borowe. Dziś po przebudowie zyskała zupełnie nową jakość. Jest szersza, zdecydowanie to poprawia, ma wpływ na bezpieczeństwo. Wszystkie rozjazdy, prawidłowo zjazdy porobione, widoczne, bardzo ładnie drzewa, które gdzieś tam przeszkadzały, były w pasie drogowym, zostały usunięte, więc bezpieczeństwo zdecydowanie poprawione. Przebudowa drogi o łącznej długości blisko 3 km objęła także skrzyżowanie z drogą powiatową numer 2657W w miejscowości Zaręby Kościelne, którego dotychczas geometria była nieczytelna dla uczestników ruchu drogowego. Droga ta jest bardzo ważna, ponieważ łączy dwie gminy, gminę Zaręby Kościelne i gminę Małkinia. W Małkini jest wiele zakładów, gdzie pracują nasi mieszkańcy. My mieliśmy tak zniszczoną drogę, że to była tragedia, nikt nie mógł przejechać. Ja nie jestem zmotoryzowana, rowerem jeżdżę, to jak samochody jechały, to ja musiałam po prostu schodzić z zakupami z roweru. Bo inaczej bym w rowie była. Bardzo się cieszymy z budowy tej drogi. Inwestycja będąca efektem ścisłej współpracy pochłonęła prawie 4,5 miliona złotych. Blisko 2 miliony pochodziły z budżetu województwa mazowieckiego. Pozostałe środki to wkład gminy Zaręby Kościelne oraz powiatu ostrowskiego. Te 2 miliony, które trafiły tutaj do Zaręb Kościelnych, to przede wszystkim środki właśnie z takiego instrumentu, który stworzyliśmy na Mazowszu, z Mazowieckiego Instrumentu Dróg Powiatowych. I dzisiejsza uroczystość pokazuje, jak bardzo ważne są te środki i jak bardzo ważne jest, aby pamiętać o tym, że w tych naszych małych społecznościach po prostu zwyczajnie potrzebne są te drogi, a często zarówno powiaty, jak i gminy nie stać jest na to, aby samemu móc finansować czy remont, czy nawet przebudowę drogi. Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w ramach którego powstała nowa droga w Zarębach Kościelnych, to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Dobrze, że z takim programem samorząd województwa wyszedł do samorządów powiatów. Dobrze, że realizują się takie inwestycje. To już jest dobrze przygotowana droga, ponieważ wieś też się zmienia. Ta droga musi mieć odpowiednią nośność, odpowiedni stan techniczny, tak żeby mogła służyć długie lata. Jak podkreślają mieszkańcy powiatu ostrowskiego, przebudowa drogi w Zarębach Kościelnych to inwestycja, na którą czekali od lat. Jej nowa jakość to nie tylko komfort podróżowania, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Jedyna w Polsce i na świecie placówka muzealna poświęcona Janowi Kochanowskiemu z olbrzymią szansą na rozwój. Mowa o muzeum w Czarnolesie, które ma szansę stać się samodzielną placówką. O wyłączeniu dotychczasowego oddziału Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu dyskutowali radni województwa mazowieckiego. Samorząd województwa mazowieckiego zamierza wyłączyć z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego jego dotychczasowy oddział Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie i utworzyć z niego nową samorządową instytucję kultury. Zdaniem zarządu województwa dzięki takiemu rozwiązaniu zwiększą się możliwości rozwojowe instytucji. Muzeum w Czarnolesie dotychczas funkcjonuje i funkcjonuje jako oddział Muzeum Malczewskiego z siedzibą w Radomiu. Oczywiście jest to naprawdę bardzo prężnie działający oddział i po analizach, które przeprowadziliśmy, przyglądając się jego funkcjonowaniu w Muzeum Malczewskiego jako całości, doszliśmy do wniosku, że dobrze by było, żeby to była samodzielna jednostka, która będzie mogła się rozwijać samodzielnie w konkretnym kierunku. Czarnolas w 2018 roku odwiedziło aż 28 tysięcy zwiedzających. Samodzielność tej instytucji, a przez to większe możliwości pozyskania środków i budowa szerszej oferty kulturalnej, powinny ostatecznie przekładać się na jeszcze większą liczbę zwiedzających. Już dziś wiadomo, że miejsce to przyciąga sporą rzeszę osób z całego kraju i jest wizytówką ziemi radomskiej. Ekologia i zabezpieczenie mazowieckich strażaków, specjalistyczny sprzęt.
Tego właśnie będą dotyczyły programy wsparcia, na które samorząd Mazowsza rozdysponował kolejną pulę pieniędzy, a dokładnie ponad 15,5 miliona złotych. Zakup wozów strażackich, oczyszczacze powietrza czy modernizacja ogródków działkowych to inwestycje, których realizacja będzie możliwa dzięki wsparciu finansowemu samorządu Mazowsza. Radni województwa mazowieckiego zatwierdzili przyznanie środków w ramach kolejnych trzech programów wsparcia. W sumie na blisko 500 inwestycji Mazowsze przeznaczy ponad 15 milionów złotych. Realizujemy te programy korzystając z dobrej sytuacji gospodarczej. 80 milionów w tym roku przeznaczymy na takie bezpośrednie różnego rodzaju programy wsparcia. Robimy wszystko, żeby jakość życia, warunki życia w województwie się poprawiały i robimy to wspólnie z naszymi partnerami, głównie z gminami, powiatami. I tak 10 milionów trafi do strażaków ochotników na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu specjalistycznego, ubrań ochronnych oraz na remonty strażnic ochotniczych straży pożarnych. Bardzo się cieszę. Sam jako ochotnik wiem, jak bardzo ważne jest wsparcie finansowe ochotniczych straży pożarnych, jak ochotnicze straże pożarne są potrzebne w ogóle społeczeństwu. I cieszę się, że to już prawie 80 czy prawie 90 milionów złotych, które samorząd województwa mazowieckiego przekazuje na wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych. Znaczące środki, bo blisko 5 milionów złotych, zasili natomiast pilotażowy program samorządu województwa. Mowa o Mazowieckim Instrumencie Wsparcia Ochrony Powietrza. Instrument, który był skierowany do samorządów i dotyczył zakupu infrastruktury dotyczącej mierzenia czystości powietrza, ale również zakładał dofinansowanie do zalesień albo do zadrzewień. Chodziło o to, żebyśmy też dbali o te tereny zielone. W tym roku po raz pierwszy uruchomiony został również program wsparcia dla działkowców. W tym przypadku w sumie na realizację 92 projektów samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 700 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o działkowców, to jest pilotażowy program, program, który miał wspierać infrastrukturę na działkach i faktycznie zainteresowanie było spore. Niemniej jednak część działkowców nie mogła złożyć wniosku. Trzeba było znaleźć 40% w miastach, 40% z województwa mazowieckiego i 20% od działkowców i część działkowców po prostu zwyczajnie nie miała wsparcia z miast. I dlatego też nie wszyscy mogli to sfinansować, ale zainteresowanie jest spore, więc najprawdopodobniej ten pilotaż będzie powtórzony w następnym roku. Te działki traktujemy trochę jak ochronę powietrza również, bo przecież to są tereny zielone, a dzisiaj mówiąc odpowiedzialnie o powietrzu, to też powinniśmy wziąć pod uwagę, żebyśmy zadbali o te tereny, które nam dają czyste powietrze. Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, aktywizacji działkowców czy dodatkowe wsparcie dla strażaków ochotników to 3 spośród 7 programów uruchomionych przez samorząd województwa. Łącznie na ich realizację z budżetu Mazowsza przeznaczonych zostanie ponad 99 milionów złotych. Powstały w latach 80. XIX wieku Fort III Pomiechówek podczas II wojny światowej pełnił funkcję obozu dla jeńców wojennych i przesiedleńców. Mieściło się w nim także więzienie karno-śledcze i określany był mianem preludium do Holokaustu. Obecnie jest nieuporządkowany i niedostępny dla zwiedzających. Sytuację tę chcą zmienić radni województwa mazowieckiego. Upamiętnienie ofiar obozu zagłady frontu III Pomiechówek to działania, które chcą podjąć radni województwa mazowieckiego, a pomóc ma w tym stanowisko, w którym zwracają się do prezesa Rady Ministrów i marszałka województwa mazowieckiego o podjęcie wspólnego wysiłku zmierzającego do przywrócenia do świadomości społecznej miejsca pamięci narodowej. Cieszę się, że Komisja Kultury, w której pracach również biorę udział jako wiceprzewodnicząca, podjęła takie stanowisko dotyczące fortu III w Pomiechówku właśnie, który to teren tak naprawdę dzisiaj należy do Agencji Mienia Wojskowego, ale wiemy, jak bardzo mocno jest związany z polskim żołnierzem i bliski nam Polakom, a zwłaszcza nam mieszkańcom tego terenu, czyli blisko Warszawy.
Jest to dosyć trudna sytuacja, dlatego że tam jeszcze trwają prace archeologiczne. Jesteśmy świadomi, że może tam być jeszcze wiele osób, wiele szczątków osób odnalezionych, ale chcielibyśmy, aby nas w tych działaniach wsparło zarówno Ministerstwo Kultury, no jak i też tutaj, żeby mieć pełne zielone światło dla tych działań ze strony samorządu województwa mazowieckiego. Stąd też komisja wystosowała stanowisko do pana premiera i do samorządu województwa o pomoc, abyśmy wspólnymi siłami jednak uratowali tą niezwykłą część historii związaną z polskim żołnierzem, z polską krwią. Zielone światło ze strony samorządu województwa mazowieckiego jest. Zdaniem Jadwigi Zakrzewskiej, przewodniczącej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest to sprawa priorytetowa, wymagająca zaangażowania się wszystkich instytucji zajmujących się dziedzictwem narodowym. Przyjechali do Polski, by zaznać spokoju. Rodziny z dziećmi, mieszkańcy obwodu Ługańskiego i Donieckiego na Ukrainie. Przyjazd polskich rodzin z terenu objętego wojną zorganizowała Fundacja Pomoc Polakom w Donbasie przy pomocy samorządu województwa mazowieckiego. Szczęśliwe i beztroskie. Takie powinno być każde dzieciństwo. Jednak są miejsca, w których ciężar wojny całkowicie odbiera dziecięcą radość, jak chociażby we wschodniej Ukrainie, a dokładniej w donieckim Zagłębiu Węglowym, zwanym Donbasem. Chcąc wyrazić solidarność z rodakami funkcjonującymi w okolicznościach wojennych, już po raz drugi Fundacja Pomoc Polakom Donbasu zorganizowała dla swoich podopiecznych wakacyjną wycieczkę do Polski. Wiemy, że te działania wojenne dotykają również naszych rodaków, 300 rodzin, które przebywa w Donbasie. Mamy okoliczność gościć pierwszą z dwóch grup, w sumie to jest 42 osoby. Bardzo serdecznie się cieszę i tu mówię do tych najmniejszych, że jesteście z nami. Pomocna dłoń ze strony Polski ma szczególny charakter dla Katarzyny i Anastazji. My czuję, jak ludzie nam okazuje takie підтримку, таку помоц, і ми чули її ще там в Україні, бо певну допомогу отримали ми на початку тієї війни, коли ми приїхали з Донецька до інших міст, були різні міста. Зараз ми мешкаємо. Моя родина под Києвом, родина моєї сестри в Києві. Не всі це розуміють, як то є, коли є війна, так, а дуже приємно, коли люди допомагають. То візита в Польщі для нас дуже важна є, так? Перший раз в Варшаві. Бо наші діти, так, вони мають такий урлоп, урлопи такі мають. І то є для них перший раз, що вони виїжджають з України. У inne miejsce. Ciężar działań wojennych noszą w sobie każdego dnia. My wyjechali z Doniecka, kiedy wojna rozpoczęła. Tak, Nastia była oczekiwała na pierwsze swoje dziecko i wyjechała pierwsza. Bo mała urodzić to. A ja mała wyjść, za mąż. My nie wierzyli do końca, że to mogę takie być w naszym wieku, teraz nasz czas. Że ludzie mogą i umierać. Strzelają i te różne tak. Rzeczy, takie straszne. I po prostu my jeszcze żyli w samym Doniecku, gdy słyszeli wszystkie te wybuchy. Tak. I to było straszne dla nas. Nasi rodzice, kiedy wyjechali potem za nami, to oni kiedy znaleźli już sobie pomieszkanie, gdzie mieszkać, to musieli jeść rękami, bo tam nie było po prostu... Ani talerzy, ani widełka, paru czegoś, i my po prostu dziękujemy wszystkim, kto pomaga. Rodziny spędzają w Polsce 14 dni. Jedna grupa przebywa nad morzem w Karwi, druga zaś zwiedza województwo mazowieckie, poznając uroki chociażby Muzeum Wsi Radomskiej. To już druga edycja projektu Łączy nas Polska. Projekt był skierowany do Polaków, do mieszkańców Donbasu.
te rodziny, które biorą udział w tej edycji, to są rodziny z dziećmi. Kiedy był przygotowany ten projekt, powstała taka myśl, żeby te rodziny mogły też możliwość zapoznać się z Radomiem. Bardzo dziękuję Muzeum Wsi Radomskiej za tak cudny dzień. Naprawdę myślę, że ten dzień pozostanie w sercach tych rodzin. Mam nadzieję, że to, co Państwu pokażemy, pozwoli na to, że wyjedziecie dla Was w trudnych czasach, ale z taką radością w sercu, że zobaczyliście troszkę inny świat, inny kraj, że macie w sercu taką nostalgię, jak można żyć w naszej przepięknej Polsce, na naszym przepięknym południowym Mazowszu, właśnie tu w Muzeum Wsi Radomskiej. Fundacja Pomoc Polakom w Donbasie apeluje do mieszkańców m.in. o pomoc finansową, ponieważ być może za rok uda się sprowadzić kolejnych Polaków. Jednak jak twierdzą władze fundacji, ich działalność nie ogranicza się tylko do gościny Polaków. To także organizacja różnych koncertów czy zbiórek pieniędzy. Prosimy o wpłatę. Te pieniądze trafią do tych, którym pomagamy, mówi Elżbieta Cichawa-Grabowska, koordynator projektu. To wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program Mazowsze. Wiadomości z regionu.